Na rynku ukazała się książka Stań do apelu autorstwa Andrzeja Nowaka Arczewskiego, pochodzącego z Ostrowca Świętokrzyskiego, dziennikarza, publicysty i reportera. To kolejna pozycja mówiąca o tragicznych losach Tomasza Wójcika Tarzana, postaci związanej z naszym regionem. Na początku tego roku ukazał się fabularyzowany film dokumentalny Tarzan Ułan z Zawichostu, produkcji Fundacji Odzyskajmy Naszą Historię i Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci. Interesowała mnie ta postać, dlatego że zainteresowałem się, jak ona została w pamięci ludzi, jaka jest legenda tej postaci. To postać niewątpliwie nietuzinkowa, bardzo zdecydowanie wyróżnia się w historii oddziałów partyzanckich w naszym regionie. I dlatego postanowiłem napisać, gdyby od początku do końca była to postać kryształowa, bez żadnych takich trudnych momentów w biografii, bez trudnych decyzji, to nie byłby dla mnie temat na reportaż. Praca nad książką trwała blisko 2 lata. Autor dotarł do dokumentów i osób, które poznały Tarzana i były świadkami wojennych wydarzeń. W mojej książce, pod koniec książki, znajduje się lista około 40 osób, do których dotarłem i z którymi rozmawiałem i których relacje zawarte są w książce. Żeby wzmocnić tę wymowę książki, nie tylko zawrzeć relacje, a również dotarłem do wielu archiwów, do różnych dokumentów, żeby poprzeć niektóre wypowiedzi, żeby wzmocnić wymowę tej książki. W czasie pracy nad książką autor zmierzył się z wieloma problemami. Świadkowie zdarzeń sprzed ponad 70 lat to często ludzie w bardzo sędziwym wieku. Wielu z nich już nie żyje. Praca reportera polegała na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób, które zetknęły się bezpośrednio z Tarzanem, które bezpośrednio z nim rozmawiały. Czas szybko ucieka i moi rozmówcy, do których dotarłem, to ludzie, którzy mają już 95-96 lat, a więc był czas najwyższy, żeby z nimi porozmawiać, bo ta pamięć już by przepadła. Niektóre okoliczności życia Tarzana do dziś owiane są tajemnicą. Sprawa dotycząca zabicia generała Kurta Rennera, czy też okoliczności tragedii oddziału w Woli Grójeckiej. Jest te zdarzenia, te momenty z biografii Tarzana mają bardzo wiele wariantów. I również okoliczności śmierci Tarzana w Ameryce również mają wiele różnych wariantów już w naszej historiografii i w relacjach ludzi. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest dobrą okazją, aby zainteresować się postaciami, które żywo wpisały się w historię naszego regionu. Wachmistrz Tomasz Wójcik, pseudonim Tarzan, niewątpliwie taką postacią był. Piętno wydarzeń wojennych trwale odcisnęło się na społeczeństwie, a każda publikacja opisująca ten tragiczny w dziejach Polski okres przybliży nas do zapoznania się z historią naszego regionu.